Między innymi tacy są chibi ludzie. Kilka obozy dla dziewczyn na informatyczek, wokół nowych programów mentoringowych, wokół programów stażowych dla kobiet, wokół takich spotkań technologicznych w firmach, wokół pewnych wydarzeń, które się podjęły na uczelniach. Mamy naprawdę bardzo duże, fajne plany i wiemy, że to trzeba robić razem. On tu zobaczył kurczaczka, tego chłopczyka, jaki był zazdrosny. Ja mówię, ale ty głupi jesteś. Przecież ty jesteś już stary facet, ty to jeszcze durny na dodatek. Ale te dziewczyny, które biorą udział w tych programach, one mają. Stary facet, jesteś jeszcze durny. Żebyś był mądry, to byłoby wszystko okej, a że ty jesteś durny, to... Wspomniałam niedawno jeden z naszych stypendystek, że jest problem z prądem w Tadżykistanie. Twoja sprawa, twoja wina. Przerwę w dostawie. I co ona zrobiła? Tak, zdarza się. On to jest nagminne. No więc co ona zrobiła? Zrobiła oczywiście projekt Tadżykistan, który już się zaczęła rozkręcać łącznie ze współpracą z ONZ-em. Jedzie tam w przyszłym roku, po prostu kłaść panele słoneczne na bibliotekach w Tadżykistanie. Zdawiania się maraszek. Także trzeba być bardzo ostrożnym, jak coś przynajmniej się przyda się. A ty się zamknij na ten dolny zamek i na wyżej, jak ona będzie waliła, to ty otworzysz. Bo ona ma na górny, ona nie wejdzie tu. Oczywiste, no nie mają prądu, no to... Jak ona będzie stukała, to ty jej otworzysz. No, bo ona nie wejdzie, nie ma na dolny ten, zamknij się na dolny, zamknij się na górny. To już tak, to już wszystko będzie okej. Ona już wystraszy się, bo pomyśli, że mnie nie ma, a że na dwa zamki zamknie. Startupy technologiczne i naukowe, to wszystko będzie działało. A tutaj przed policją chciała zagrać, że ona ma klucze do domu i że nie może wejść. I z tą Jadwigą Grabowską. Ja mówię, weź tą babę, ja ją lubię, ale my jesteśmy pokłóceni. Teraz weź ją wywal i z nią mi tu nie przyłaź. A ona się pcha z nią. No to więc ja wywaliłam ją przez drzwi. Wypchnęłam ją, ona wezwała tu karetkę pogotowia, wezwała policję, policja była, a ja nie puściłam. I ona i policjant mówi, proszę pani, my nic nie możemy pani pomóc, czy pani ma gdzie mieszkać teraz? Brzmi fantastycznie, to przespać się ten oczarek, no gdzieś tam do tej Krysi chyba pójdzie. Łączy go pani z biznesem, łączy go pani z nauką, czy... No i tak było. I następnego dnia nie mogła dać za przegraną. No policja nie ma prawa tu się włamywać, jak wiesz. Ale ona jeszcze na tyle była bezczelna, że miała dwa klucze i tu otwiera. Policjant otwiera, a ja wszystko słyszę. Policjant otwiera, nie. A ja zastawiam stolniczką. Ten drzwi stolniczką. I ona następnego dnia dzielnicowego. Ja mówię, no sam pan widzi, że Janek Witek wziął na nią kredyt. Nienawidził. My robimy łaskę babie, że ją puszczamy. Dała mi łóżko, a ona jeszcze tutaj policję wzywa, bo dzielnicowego to ja puszcza takich i jeszcze po 10 w nocy to się policji nie wpuszcza. Policja na tyle była inteligentna, że się wycofała. Po 10 w nocy i sobie baba idzie do noclegowni, skoro tam mieszkała pół roku raz. Ty myślałeś, że w noclegowni można? Raz na jakiś czas. I tam ta Jadwiga Grabowska była w noclegowni, ta Lidia Lipska była w noclegowni, co ją tu Janek nie puszczał. No to też tylko ją potem z tej noclegowni Lipską wywalili, że jakaś durna baba, co ma mieszkanie pod lasem, przyjechała do Warszawy mieszkać do noclegowni. Razem z pustkami, razem ze psami, całym światem, który nie może zaginąć. Mam wokaler. Dla mnie wokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chryte i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na wokaler. Wyrób medyczny wokaler. Niezawodny na chryte. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler. Do wyboru w trzech smakach. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest herbatek. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego herbatek... Nie, ona może też tak grać, bo co ona zrobi? Na swój kaszel. To ja jej radzę, żeby ona nie jechała. Ja mówię, słuchaj, ty jesteś stara, chciałaś tą biznesową operację, upadłaś, słaba. Ty tam na wsi, to jak upadniesz, to tam nie ma karetki pogotowia. To lepiej, żeby to była, bo mi ona tu nie przeszkadza. Za mieszkanie niech trochę dopłaci. Symbolicznie zresztą. No i tego. Ale ona tu robi z siebie, wiesz.
tu jedną F-kę spuszczała, wypuszczała, żeby dać do zrozumienia, że ona tam na dole otwiera, że ona tu ma cały ogródek, że ten dom to jest jej. No ma pieczonięty mózg po prostu, wiesz. Podczas gdy powinna być pokorna, powinna być skromna i się słuchać, a nie sprowadzać jakieś wielkie baby o wysokości 2 metrów, z którymi ja akurat byłam pokłócona z tą F-ką. Ja mówię... Przeciwwskazania na drażliwość. Eska jest dobre, ale wiesz. Znamoczanowa, hiperurykemia, aflofan. Każda mama wie, że gdy dziecko... Ona lubi sprzątać, to Jankowi Witkowi wiadro na śmieci wyrzuciła, a Janek Witek mówi, kurwa jej mać, przychodzi do domu i się nie pyta, nie wynosi śmietnik. No i niech to będzie najbrzydsze, niech to będzie najgorsze. Ale to jest moje. I ona zrozumiała. Ale ten charakter ma i ona ciągle sprząta. Poszła do Kryśki, tam u tej Joanny poszła. Ta Litka mówi, że słuchaj, ona zaczęła u tej Joanny sprzątać. Już ona ma czysto. Ciężko sobie z tym poradzić. Wszędzie zaczęła sprzątać. I pojechała, wiesz gdzie? Do Londynu. No bo ludzie ją zaprosili, ci starzy, jej znajomi, kupili jej bilet, bo ona w ogrodzie, proszę ciebie, robi porządki. W ogrodzie ją znają, pamiętają jako bardzo sumienną, pracowitą czyścioszkę. Także ty, gdybyś jak chciał do tego Londynu, to byś z nią w te kontakty. Nie, ja żartuję, ona będzie uciekała. Ale wiesz, ona na tyle dobrze, że ona jak w ogrodzie siedzi w jednym domu, to ona nie wychodzi na zewnątrz, bo wiesz co tam w tym Londynie. Teraz tych Polaków nie lubią. Szczegóły na stronie www.książkahistoryczna.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Osoby, która znała ojca Tadeusza Wynarzewicza, mam przed sobą książeczkę. Ale wiesz, jest 14. Ludzie są głupi, agresywni, zarozumiali i to wyłazi, Wiesiu. Zjazd polskich sprawiedliwych wśród narodów. Ja proszę, tutaj mówię o tej Lidze Lipskiej, jako o edukacyjnym przykładzie, że takich ludzi... Wariatek szlachcianek Saskiej Kępy jest pełno. To było święto francuskie, ja tu chodziłam, film robiłam, nie państwo zobaczą. Ta baba chodzi bez kolejki, bo tu są kubeczki z winem. Ta baba chodzi bez kolejki, dlaczego? No bo ona jest szlachcianką Saskiej Kępy, ona jest warszawianką, a tu motłoch przyjechał, ona jest najważniejsza i jej się należy bez kolejki. Rozumiesz? I ta Lipska też. Tak samo. Wszędzie wejdzie, ja mówię idiotko, wejdziesz do tego ogólnika, tylko wcześniej wejdź, bo jak ludzie siedzą, to gdzie cię wpuszczą? Przecież nie mogą cię wpuścić, będziesz stała, bo ty jesteś... A jednak znaleźli się ci, którzy mimo to... Słuchaj, jak był film Festiwal LGBT w Kinotece, to ona przesiadła się z 4. rzędu, to była nieduża sala kinowa, na pierwszy rząd. Na pierwszym rzędzie siedział Legierski. I obok niego było zajęty fotel przez jego... W Warszawie zorganizowano w 30. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Tak, tak. Ogłosił pierwszego argentyńskiego świętego. A nie, to odwrotnie. Ona na jednym z miejsc położyła kurtkę swoją. I tam Legierski przyszedł z górnego rzędu i chciał tu usiąść. Jak ona zaczęła się wykłócać, że ona jest niepełnosprawna. Ja wiesz, najfacet usiadł i teraz ty sobie siedź. Ty na korytarzu jak siedziałeś, ciebie nie interesuje. LGBT, to siedzi na korytarzu. I ten, słuchaj, siedział, Legierski, z nią się kłócił jakiś czas. Beatyfikował go, a dziś ogłosił. A ja mówię, wiesz ty, z kim ty się kłóciłaś? A że nie ma kultury, a że nie ma obycia. Ja mówię, kłóciłaś się z przyszłym, ewentualnym prezydentem Warszawy. Ale żeby wygrać, bo on miał zostać prezydentem
w Warszawie nie został. Mężczyznami i kobietami modlitwy. Modlili się, dopóki nie zwycięży Boże miłosierdzie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tak zwany plan Morawieckiego zakłada m.in. wykorzystanie oszczędności Polaków na cele inwestycyjne. Politycy myślą o tym, jak nas zachęcić do odkładania na przyszłość. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że im większa skłonność obywateli do oszczędzania, tym lepiej dla gospodarki państwa. Ważne jest to, czy pieniądze odkładane przez gospodarstwo domowe w jakiś sposób pracują, bo jeżeli gospodarstwo domowe odkłada oszczędności do przysłowiowej skarpety, to one oczywiście nie przynoszą żadnych efektów. Dlatego właśnie inwestowanie tych oszczędności, które na przykład zaniesione do banku, mogą być dalej przekazywane poprzez kredyt na różnego rodzaju przedsięwzięcia, na przykład po stronie przedsiębiorstw, to jest właśnie ta wartość dodana, która powoduje, że gospodarka się rozwija. Suma oszczędności, czyli aktywa gospodarstwa. Teraz jest, proszę państwa, linia myśli. W kwartału tego roku wyniosły 1 686 000 000 zł. Około 1000 osób napisało w Katowicach ogólnopolskie dyktando. Tekst wielkiej narodowej klasówki przygotował językoznawca profesor Andrzej Markowski. To jest nie ekstra, lecz i niemarny wideoblog quasi kulinarny. Atrakcji będzie co niemiara, coach, kucharz o nie się postara. Wkrótce założę też fanpage'a, lecz nie hejtujcie, to nic nie da. Przepisy będą multikulti, nienadaremnie byłem wszędzie, jak stąd do tamtąd, wszechświatowo, nawet coś z Matrixa będzie. Od mini menu wprost z Hogwartu. Trudny, prawda? Tegorocznego mistrza polskiej ortografii mamy poznać za godzinę. Prognoza pogody. Deszczowo w Wielkopolsce i Małopolsce, na ziemi lubuskiej i łódzkiej oraz na Śląsku. Niedziela słoneczna na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Na termometrach od 5 stopni w Krakowie do 10 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Zamki, i ona wszystko jest. No, no to wtedy będziesz mógł zejść. Ale to wiesz, ona nic, nie tylko Wojtujku, Czaczek śpi czasem i wiesz, jak nie ma nikogo u szkody czynne, no to jak ktoś senny, niech sobie śpi. Sama niech. Ten chłopczyk tu spał i tego i każdy skorzystał. A co ona wypowiedziała, to mało to znaczy. Ona by tylko nie pozwoliła sobie w tym czasie, jak ona śpi. No. No to więc ci mówię, tak to by ona była, wiesz, wściekła, niepocieszona, bo ona jest zarozumiała i z tego powodu byłby problem, ale tu przecież się nic się nie wciska. Jak już dany jej jest kąt, to nie siedzi. Ona tu już robiła z siebie już siostrę Janka Witka, już moją siostrą była. Ja mówię, od kiedy taka moja siostra byłaby roztyła? Moje siostry to nie były takie grubasy. Chyba, że byłby wyjątek w rodzinie. Ale to nie wszystko. Neomax ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję. Tylko pozbieraj tam Wiesiu, wiesz, jak to... No. No. Ducha zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność jajkowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarne bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? To swojego. Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Reklamować świeć rzecznicy. 7 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. Katarzyna Jagiełło, Gronkiewicz, witam serdecznie. W piątek była 90. rocznica wydania pierwszej książki o Kubusiu Puchatku i tam taki cytat był: pszczoły bzykają podejrzliwie, jak to one mają w zwyczaju. Ja myślę, że pszczoły bzykają na wszelkie okoliczności. Nie zawsze podejrzliwie, dość często bzykają po prostu, kiedy są zadowolone. Ale to prawda, pszczoły i wytrawni pszczelarze i także
Amatorzy są w stanie, gdy spędzą nieco więcej czasu z pszczołami, wyczuć, w jakim nastroju wyczuć pszczoły. To jest niesamowite. Jest nastrój bzyczenia? Jest nastrój bzyczenia. Zmienia się częstotliwość, zmienia się... można naprawdę wyczuć, czy pszczoły są podenerwowane, czy są zadowolone. A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze to wszystko. Pszczoły to są niewiarygodne stworzenia i każdego roku, kiedy organizujemy jako Greenpeace akcję adoptujpszczołę.pl, do której z odwiedzenia strony serdecznie zachęcam, dowiadujemy się od ludzi, którzy się z nami kontaktują, jak na wszelkie sposoby starają się pomagać pszczołom i jak bardzo są chłonni wiedzy o pszczołach, także na przykład taka wiadomość, że pszczoły przekazują sobie informacje o tym, gdzie jest dobre jedzenie, tańcem i nawet nagrodzono jednego z naukowców Nagrodą Nobla za to, że opracował taki wzór, schemat pszczołego tańca. Tych fascynujących wiadomości o pszczołach jest naprawdę wiele i mam nadzieję, że starczy nam czasu, żeby o nich dowiadywać się jak najwięcej, mimo tego, że dzieje im się coraz gorzej. Gorzej, tak. Widziałem na Facebooku takie zdjęcie, pszczółka uśmiechnięta, narysowana i mówi, jak my odejdziemy, to zabieramy was ze sobą. No tak, to jest smutna prawda, że pszczoły są wyznacznikiem tego, co się dzieje w środowisku i też... Einstein powiedział chyba tak, że jak pszczoły wyginą, to jeden sezon i ludzie zaraz za nimi pójdą. Tutaj trwa cały czas dyskusja, jak... Najgorsze wiecie, że ty ten obiad straciłeś dzisiaj. Zdjęcie pszczół na nas, na nasz gatunek, na pewno byłoby to katastrofalne doświadczenie. Pszczoły odpowiadają za produkcję naszego jedzenia, w sensie takim, że większość roślin. No więc widzisz, no. Żeby mieć dobre, zdrowe, pełnowartościowe owoce. Warzywa, które mamy w Europie, zależą od... Są wysiewane z nasion. Nasiona, żeby mogły powstać, muszą zostać... Wcześniej musi dojść do zapylania. Także kwiaty. I to te miodne, o których wszyscy właśnie wiemy, dzięki m.in. Kubusiowi Puchatkowi, ale także dziko żyjące pszczoły, których w Polsce mamy 470 gatunków, są dla nas niezwykle ważne. One są ważne także dlatego, że są takim spoiwem ekosystemu. W naszej akcji adoptujpszczoły.pl pomagamy nie tylko pszczołom miodnym, ale także tym dziko żyjącym, które nie tworzą roju, nie tworzą wielkich rodzin, nie wytwarzają miodu, ale właśnie zajmują się bardzo skutecznie tym, co dla nas najważniejsze, czyli zapylanie. W Polsce. Ale na początku porozmawiamy sobie o tym, co to jest ekonomia współpracy i czym się różni od ekonomii współdzielenia, o którym już wcześniej mówiliśmy. Chińczycy z pędzarkami sami chodzą po ogrodach. Przede wszystkim ekonomia współpracy jest pojęciem szerszym niż ekonomia współdzielenia. Ja serdecznie mam nadzieję, że będziemy w stanie się na współdzielaniu zasobów, szczególnie fizycznych zasobów, a ekonomia współpracy dotyczy w ogóle szerzej takiej zmiany systemu organizacji, dystrybucji w tej chwili, w kierunku rozproszonych sieci, jednak połączonych ze sobą społeczności jednostek i to umożliwia jeden z najbardziej dostępnych produktów często mówimy, więc oczekujemy współdzielania mamy też do czynienia z takimi samymi mechanizmami chociażby produkcji, chociażby w nauce, chociażby w finansach, czy w innych dziedzinach. I też myślę, że szerzej ekonomia współpracy jest taką filozofią, kulturą organizacyjną, która się wiąże z tymi właśnie wszystkimi nowymi modelami. Ja zapraszam naszych słuchaczy na Facebooka, facebook.com/tokefm. Jest wątek poświęcony naszej audycji. A co w tym wątku? Nie wiem, nie wiem, a to? Nie, ty śpi, tam nie przejmuj się. Ja mogę przyjść, jej jeszcze nie będzie, mogę wcześniej przyjść, mogę później. Tylko pewnie nie wie, że jest to ekonomia współpracy. Powiedzmy sobie od razu, jakie to są usługi w internecie, które możemy nazwać usługami ekonomii współpracy. Na skutek zatrucia właśnie pestycydem, po budowaniu hoteli wiosnożujących stworzyliśmy też szereg badań naukowych. Wydaliśmy raport, który podsumował wartość zadania w Polsce na ponad 4 miliardy złotych. I w tym roku, ponieważ to czwarta edycja akcji adopcji pszczoła, postanowiliśmy poświęcić ją challenge'em. Tak zwane webinary albo webinaria, tak? Różnych społecznych portali, to chodzi o takie platformy
programie jak na przykład Khan Academy, prawda? Gdzie po prostu produkuje się jakiś content i później z tego contentu może wiele osób korzystać. Tak? Najczęściej bezpłatnie albo za znacznie mniejszą opłatą niż ma to miejsce w normalnych studiach, szczególnie na przykład w Stanach Zjednoczonych czy na prywatnych uczelniach. Mamy też kwestie związane z całą pracą, na przykład takie platformy jak Wszystko się wyczuwa. Ile pan zarabia? Zawsze po tych obowiązkowych pytaniach typu ile pan ma lat, czy ile pan coś napisał, następuje pytanie, ile pan zarabia?
Bardzo dobre pytanie. To jest pytanie, a to lekarz o tym dzieciaki. Dzieciaki uczestniczą w naszych dorosłych rozmowach, że wiedzą, że pieniądze są czymś istotnym w życiu. Sami te pieniądze powodują, że tata musi wyjechać na przykład do Irlandii, mieszka w Dublinie, nie to są powieści, które od moich służę wyników. I przez to, że zarabia pieniądze właśnie, siedzi daleko od dziecka, które do niego tęskni. Nie pamiętam, czy ja jako smartka rozmawiam o pieniądzach. Chyba nie, bo też nie za bardzo można było coś w stanie kupić. Ale w dalszych czasach to jest bardzo ładny ten dzień. Rozmawiajmy jeszcze o czasie. Tego dnia się mówią, to jakieś 20 lat. Kazetkę kończy Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego koledzy chcą być sejmowymi reporterami, dziennikarzami śledczymi. Chcą prowadzić bardzo poważne publicystyczne programy w telewizji. A Grzegorz Kazetkę postanawia, że nie pójdzie tą drogą i nie zostanie pisarzem literatury dziecięcej. Skąd się bierze w projekcie takiej wyborczej kariery? Ja wybrałem dziennikarstwo, dlatego że wiązałem swoje życie z pisaniem. Uznałem, że dziennikarstwo jest takim etapem do tego, żeby profesjonalny pisarz. Oczywiście nie brałem pod uwagę mieszkańców Białymstoku w czasie liceum. Nie brałem pod uwagę, że mogę być autorem książek na dzieci. Szczerze mówiąc, nie za żadnego normalnego młodego chłopaka, który chciał być bajkopisarzem. Do świetrzyka trafiłem jeszcze na studiach, tak naprawdę. To był początek lat 90. Początek dziwnych takich szybkich waszych karier w Polsce. Pierwszy był bardzo znanym, ale umierającym wówczas pisem, który nie miał się znaleźć na nowym rynku wydawniczym, na którym nie zaistniały kasiory Donaldy, te wszystkie pisma, do tej pory funkcjonują i trochę obniżają nasze dzieciaki. Wydawca planował tak naprawdę zamknięcie tego pisma. Ale gdybym podpowiedział, że może warto by było dać pismo do ręki gimniarzom, tak na ten określano, studentom dziennikarstwa. I rzeczywiście to było dla 20 stan nagle naczelnym. To spowodowało, że moje studia bardzo się wydłużyły i ja miałem dużo ciekawsze rzeczy studiowania wówczas na głowie. Dość szybko też doczekałem się dziecka i szczerze mówiąc, to był najważniejszy moment w moim rozwoju takiego pisarza, ponieważ mój ojciec urodził się ja nagle zrozumiałem, że literatura dla dzieci, którą zacząłem czytać dla medycyna, może być literaturą przez wielki L i że warto się tym poświęcić. Ja rozumiem, że zaczął pan pisać książki dla dzieci, dlatego że rynek nie oferował niczego dla pańskiego syna. Zauważyłem, że mężczyźni jednak troszkę na coś chcą dla dzieci. Nie na czym to polega. Te nasze książki rzeczywiście, to nie są książki o motylkach i o kwiatkach. Sam szacunki dla kobiet piszące, bo nasze książki o motylkach i o kwiatkach i o motylkach. Ale ja rozumiem, że w tak było. Zauważyłem, że gdy pojawiają się na spotkaniach autorskich bibliotekach w szkołach, czasami miałem przymusza na dzień dobry od dzieci, zatem to mężczyzna. Mężczyzna pośrednio pracuje daleko, na przykład w Dublinie, a w szkołach, czy szkołach są panie, to każdy mężczyzna jest na wadze złote. Ja miałem wrażenie, że moje książki i ja jako autor jestem odbierany czasami aż w sposób przesadny, sympatyczny, dlatego, że po prostu jestem mężczyzną, czyli żadna moja zasługa, tak? Układ chromosomów tak zdecydował. Ale pisałem tak naprawdę na samym początku opowiadania, które miały być drukowane w piśmie świerszy. Potem zebrałem, poprawiłem, zebrałem i wydałem jako książkę Kacper Jada, moją pierwszą też dla dzieci, książka mojego synku. I ta książka ku mojemu zaskoczeniu zdobyła masę znalazłów. Pierwsza książka mi wciągnęła w tym rynek, zacząłem go poznawać i zajść po starszym barwie. A pierwsza książka stała po to, żeby przyjąć moją synowi, żeby z niego uczynić bohatera książek. W zasadzie ja pisałem wszystko zawdzięczam mojemu małemu synkowi, prawie jest jej wolny. No właśnie, to jest książka, teraz to zdążyłam proszę powiedzieć, jaka jest recepta na osiągnięcie sukcesu na tak bardzo wymagającym rynku, jakim jest rynek literatury dla dzieci? Bo dzieci to wiadomo bardzo wymagający rynek. Na początku bardzo pomaga taka nieświadomość tego, czym się zajmujemy. Nie chcę już osobiście zarobić gatku zapisania książki, które zaskoczy wszystkich. Chciałem też książkę, którą jestem zapisował. Była bardzo dobrze, jest to naprawdę trochę zawęzić sobie horyzont na samym początku, jakby horyzont odbioru na naszych dzieła, żeby byli przytłoczonym tym, co ewentualnie może nastąpić po sukcesie książki, albo po jej spektakularnej klęsce, bo i to wywołuje jakieś dobre perkusje w naszym życiu. Po drugie, zauważyłem paru rzeczy, ale też sprawdzę, no czy to dopiero mroczy zamęczą. Pisząc książki dla dzieci, prawdę mówiąc, bardziej myślę o zleconych zarodczych przepisach. Czemu ludzie nie lubią mrozu? W zaganianych mamach, którzy będą mogli jeszcze rozmawiać czasu, aby poczekać ten... Nie, tam silnego to nie było, ale było kryzysa, kiedy zachorowałem. Jest taka strona, że ludzi dorosłego wcześniej, żeby odciąga, to zainteresowanie osoby dorosłych w naturalny sposób przelewa się na wyjście swojego dziecka. Nie jest to, że
Chcieliśmy zasadzić, nie myśmy o dzieciach, myśmy o naszym ratusie. I to jest gwarancja za dużo. Idziemy do Chin, żeby kupić fragment w postaci książki. Zaraz się jeszcze stawiać prawodawcem. To nie jest prawodawcem, to powracająca moda, mam nadzieję. Całe kursi są tym, że dla dzieci. Wydaje mi się, że właściwie wszyscy piszą książki, a już na pewno wszyscy piszą książki dla dzieci. Jak odróżnić dobrą literaturę dziecięcą? Musi ten telefon trzymać blisko na tytku dzieci. Nie tam w kieszeni, bo ty nic. On głośno dzwoni, a ty nie słyszysz. Znane nazwiska autorów. A jednak niektóre są... Dzwoni, ja dwa razy dzwoniłam długo. Długo. Ja mówię, Wiesio wypił piwo i już nie słyszy. Już pan nie odzywa się i zaraz sekretarka się odzywa. Jak się nie odzywa, musi odezwać. A ten kurczaczek potrafi jeździć od pętli do pętli. Nawet jak biletu nie ma, potrafi jeździć. A my chodzi, jeszcze musi pojechać do tamtej pętli i z powrotem. Bardzo niskim stanem czytelnictwa w naszym kraju. Jak sprawić, żeby dziecko sięgnęło po książkę? Jak przekonać malucha, że książka jest fajniejsza, ciekawsza, bardziej wartościowa niż tablet, telewizor, komputer, PlayStation? No na pewno nie możemy ponieść tego błędu, to jest do nas, do dorosłych. Tak do siebie. Nie możemy robić tego. Wiemy, jak przeciwstawianie książce tabletu, PlayStation, telewizor. Ponieważ jeżeli powiem dziecku, odłóż tę książkę, nie, jak to może pójdę, PlayStation lepiej był, byś połapał dwie nogi. W sposób naturalny sposób dziecko czuje sympatię do właśnie odebranego przedmiotu przyjemności. A książka staje się narzędziem do tego. Myślę, że dobrze zrozumiane dziecko powinno być miejsce na wszystko. I na książkę, i na PlayStation, i na sport. Ale to jest prawdziwy sport, a nie ten ciekawiwo urządzenie, które manipuluje różnymi przyjaciółmi na ekranie. Mam wrażenie, że te upolowania na stanu czynnictwa, to jest upolowanie stanu czynnictwa dorosłych w Polsce, które widzi 4-krotnie więcej niż my dorosli Polacy. Także problemem jest nie ten ich dzieci, bo one do pewnego momentu na dziś wyczynkowo według wszystkich analizują rynek do innego życia, a uczynają się zjawiskiem. Potem w gimnazjum następuje to odejście od książek. To pytanie, czy to jest kwestie rozwojowe, czy rzeczywiście hormony powodują, że już literki nie składają jedną całość, czy po prostu są przeładowane ich programy szkolne. Czy może jakieś inne rzeczniki decydują, że rzeczywiście dzieci to do czynienia, ale rzeczywiście odchodzą. No to też kolejne, jak tam było zrobione badania. Dzieci z rodzin, które czytają, zazwyczaj do czytania jednak wracają. Także nie wiadomo, że dzieci nie czytają książek, tylko my dorośli zaczniemy je czytać, ponieważ nie ma się przykładu, jak dorosły czytający w domu. Człowieka nauczy się tak proste rzeczy, wyłączenie telewizora, jeżeli do niego wygląda. Jeżeli coś miga w pokoju nieustannie, to trudno się skupić na tekstem, który mam. Także
jeżeli już obejrzyliśmy te nasze ukochane wiadomości, to je wyłączmy i potem zajmujmy się na przykład swoim książek, to zarejestruje w przyjemny sposób na to, jeżeli nam się udaje, nas nie obserwuje to dziecko, to wie, co my robimy. I taki przykład trzeciego dorosłego wydaje mi się jest wszystko najistotniejszy. Jedna z pana książek, to znaczy, trafiła do kanonu lektur. Jakie to jest uczucie, jak staje się już człowiek klasyczny? Czy nie ma pan takiej obawy, że jak właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że ktoś komuś coś każe, to naturalną obroną organizmu jest negacja tego. I jak trzeba będzie czytać kazdekce, to właśnie nie będę. Tak, i muszę powiedzieć, że to jest też przerażające. Kiedyś myślałem, że czymś takim można się wyłącznie cieszyć, ale paręnaście miesięcy temu na spotkaniu autorskich podpisów, na spotkaniu autorskich podpisów, jak powiedział, proszę pana, dostałem pana pałę. No i ja się w kolanach, bo zrozumiałem, że on na mnie patrzy jak kolejne narzędzie kaźwy. A z drugiej strony mam świadomość tego, że ja po prostu nie jestem taki w kanonie, tylko w kanonie uzupełniającym. To, że jestem po prostu wybierany przez takich fajnych, energicznych nauczycieli, którzy sobie sami komponują swoje programy nauczania. Prawdę mówiąc, wierzę, że ich inteligencje i sposoby prowadzenia atrakcyjne na lekcji, ponieważ ja się z takimi nauczycielami na co dzień spotykam. Wierzę w spotkania autorskie, zazwyczaj trafiam na bibliotekarzy i nauczycieli najaktywniejszych. Nie na taką całą szarą masę, których nic nie chcę, tylko na tych najaktywniejszych, aktywnych. I jestem przekonany, że te osoby, które przystępują po swojemu programy uczelnicze swoich klas, to są ci aktywni, fajni, pełni pomysłów nauczyciele. Także moja jest intencja, że rzeczywiście nie zachwycą dzieciom mego nazwiska. No on, ja też pojawiam się w podręcznikach szkolnych, też mam tego świadomość, że na iluś tam dzieci jestem po prostu panem z podręcznika. Przeglądam sobie elementy, które ja się uczyłem. I chyba to jest zabawne, że każdego dnia się gola, że jednak nie widzę w sobie tego, a na tych dzieci rzeczywiście będę taką postacią. Dzieci rosną, pan z Kisem Kastor jest już młodym mężczyzną, dorosłym. I tutaj muszę powiedzieć takie pytanie skierowane zazwyczaj do pisarzy literatury dziecięcej. Czy kolejna książka będzie książką dla dorosłych? Gdy miałem 18-17 lat i debiutowałem pierwszymi opowiadaniami fantastycznymi, takie fantastyka, ale w ogóle nie brałem pod uwagę, że będę pisał tylko książki dla dorosłych. Potem odłożyłem to na wydawało mi się kilka lat, ale odkładam się na książki dla dorosłych po 20 prawie 4 lat. I chyba wreszcie, że oczywiście czas się zmierzyć z tym pragnieniem z nastoletnich lat. Ja jestem w dość trudnej sytuacji, bo wydaje mi się, że wpadłem w pewnego rodzaju pułapkę. Przez to, że stałem się autorem w miarę popularnym autorem książek dla dzieci, to nie mam możliwości, że ja, Grzegorz Kazdecki, autor książek dla dzieci, będę teraz szczególnie mocno wzięty pod uwagę przez recenzentów, gdy ukaże się na książki dla dorosłych. Trzymamy kciuki, czekamy na książkę audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audycji i Wyłaniania. Wydawcą serwisu Inoteka TV. No ja bym też chętnie nigdzie nie wychodziła.